ministrze, mam pytanie niezwiązane z konferencją prasową. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało taki dokument Horyzont 2035. To jest rozpoczęcie konsultacji w sprawie połączeń kolejowych w całej Polsce. Horyzontalny rozkład jest. No i mieszkańcy się martwią, że nie ma na tej mapie Grudziądza, jest po prostu na szaro. To niech się nie martwią, ponieważ sam prezydent jeszcze miał możliwość spotkania się z panem ministrem Laskiem i pragnę państwa jednoznacznie zapewnić. Żadne prace projektowe, żadne uzgodnienia, żaden STEŚ, żadne konsultacje nie zostały przerwane. One trwają nadążnie, bo są na takim stopniu zaawansowania. Mówimy o centralnej magistrali północnej dotyczącej tego węzła północnego, czyli nas de facto, nie zostały przerwane. Ale zaszły inne ciekawsze okoliczności, o których się mogę z panem redaktorem i państwem podzielić. Otóż to, co sprzedawane było nam, Grudziądzano, że CPK przez Grudziądz w 2030 roku, Paweł, tak? To doszliśmy do informacji, że to było oczywiście znowu stworzone, tak pięknie opakowane, żebyście się państwo dali wszyscy, niestety, panie prezydencie, na to nabrać. Bo 2030-35 dotyczyło CPK, natomiast w dokumentach głębszych, jak poszukaliśmy, to mowa była również o tym, o tej centralnej magistrali północnej w przedziale horyzoncie około 2040 roku, o ile się nie mylę, ale co najważniejsze, pół na pół w partnerstwie publiczno-prywatnym. Słyszeliście państwo kiedyś o tym? Oczywiście mogę wam przedstawić na to dokumenty. Także wizja roztaczana w Grudziądzu na potrzeby kampanii wyborczej była świetlana. Już tu i teraz za chwilę zaczną się prace, że przez centrum Grudziądza prawie, że przejedzie CPK. Nie, przejedzie oczywiście, nie zostanie Grudziądz wykluczony, nic się nie zmieniło pod tym kątem, nie zostały przekierowane w żaden sposób prace projektowe. Horyzont czasowy się również nie zmienił, tylko zmieni się to finansowanie. Nie będzie szukany partner publiczno-prywatny, bo konia z rzędem temu, kto znajdzie fundusz inwestycyjny albo jakąkolwiek firmę, która by dopłaciła połowy swoich środków do tego typu rozwiązań. To jest chyba to, co pan minister powiedział, jest najważniejsze, że żadne prace projektowe nie zostały zatrzymane. Akurat odcinek ten północny, czyli Trójmiasto przez Włocławek, Płock i dalej w kierunku Warszawy, prace nad STEŚ-em są prowadzone i myślę, że lada moment będą też konsultacje społeczne. Co więcej, wiem, że ten odcinek, co zresztą zostało potwierdzone na spotkaniu z panem ministrem czy pełnomocnikiem Maciejem Laskiem, że on jest też strategiczny z punktu widzenia rozwoju chociażby portów polskich czy połączenia portów z Płockiem, z rafinerią, a więc my jesteśmy, akurat mamy to szczęście jako miasto, że jesteśmy na strategicznej linii, która będzie z pewnością budowana, realizowana, ponieważ ma też strategiczne znaczenie, stanowi odciążenie dla tak zwanej magistrali węglowej, czy stanowi alternatywne połączenie Warszawy z Trójmiastem.